Cześć kochani, zapraszam Was na taki wielki zbiorczy haul. Mam tu rzeczy do kuchni, mam tu rzeczy takie do pakowania prezentów. No dużo, dużo fajnych rzeczy, także zaczynamy od początku. Nie mam czego zacząć, bo tego mam tyle. Zacznijmy od lewej strony, od mojej lewej. I po prostu po kolei będę Wam pokazywać, co zamówiłam. Wszystkie linki macie w opisie, wszystkie rzeczy były niedrogie. Zobaczcie w opisie. Pierwsza rzecz, jeżeli na przykład robicie biżuterię, potrzebujecie ładnie później ją zapakować, jeżeli szykujecie na przykład prezenty dla gości na Waszym weselu, to znalazłam fajną rzecz i też niedrogą. To są opakowania. Oczywiście takie opakowania możecie dostać i w polskich firmach, i na Allegro. Tutaj natomiast są o wiele, wiele tańsze. Także jeżeli planujecie jakąś imprezę z wyprzedzeniem, czy to nie wiem, chrzest, czy właśnie ślub i potrzebujecie prezenty dla gości, coś takiego zapakować. Ewentualnie właśnie, jeżeli robicie biżuterię, możecie na takich chińskich stronkach poszukać tańszych opakowań. I przyszło mi tutaj sporo opakowań, właśnie takich. Są prześliczne, są z kokardkami. Zaraz otworzę i zobaczymy, jak to wygląda w środku. Nic się nie uszkodziło w każdym razie. To opakowania tekturowe. I w środku są po prostu czarne, także nie wiem, na jakiś łańcuszek, czy naszyjnik. Ewentualnie na jakiś długopis. Bardzo fajne opakowania i jak mówię, były niedrogie, zamówiłam ich całkiem sporo. Dalej, kolejny rodzaj opakowań, jakie zamówiłam, to takie woreczki. Nie wiem, to jest jakiś sizal chyba, nie pamiętam, jak to się nazywa. W każdym razie są to takie cienkie woreczki, przezroczyste oczywiście, 100 sztuk. Kosztowały dosłownie grosze, parę dolarów, słuchajcie. U nas też one nie są drogie, ale tutaj cena naprawdę była niezła, więc musiałam je zamówić. Były dostępne tylko w niebieskim kolorze, więc takie zamówiłam. Także tak jak mówiłam, jeżeli robicie biżuterię, jeżeli potrzebujecie coś ładnie zapakować prezenty, czy właśnie prezenty dla gości na wasz ślub, to polecam Wam poszukanie na chińskich stronkach właśnie opakowań. Jak jesteśmy w temacie biżuterii, zamówiłam też podstawkę na kolczyki. To będzie dla mojej koleżanki właśnie na kolczyki. I można tutaj powiesić zarówno kolczyki takie wiszące, ale też kolczyki typu sztyfty. Taka plastikowa podstawka, jak na przykład w sklepie. I zamówiłam też dla mojej koleżanki taką wystawkę na pierścionki z takim miłym welurowym wkładem. To jest jakby taka gruba rama, jest to naprawdę solidne i też wygląda fajnie. Nie wiem, ile tu pierścionków wejdzie, ale dużo, 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 naprawdę spora rama. Także nie wiem, jeżeli Wy macie dużo biżuterii, albo właśnie chcecie gdzieś ją wyeksponować, czy to w sklepie, czy w swoim domu, to polecam. Dalej z takich rzeczy do dekoracji zamówiłam dwa puszki do torebki, wiem, że to jest takie śmieszne, ale mam tutaj przy mojej torebce taki puszek. To jest oczywiście syntetyczne, to nie jest prawdziwe. Mam taki różowy, oczywiście śliczny, a tutaj znalazłam za kilka dolarów biały i jasno-różowy i będzie ładnie wyglądać do tej torebki, która ma kolor taki taupe. Zobaczcie, jak pięknie to będzie wyglądać, więc zaraz to przyczepię i zamówiłam takie dwa kolory, a były też inne do wyboru. Takich rzeczy do ozdabiania, do dekoracji zamówiłam jeszcze taką szarfę, którą można powiesić w pokoju. To może być do pokoju dziecka, może być też, no zależy jaki macie styl, na jakąś imprezę. I to jest z materiału, to nie jest jednorazowego użytku, możecie to używać wiele razy, możecie to brać. Też fajna sprawa do dekoracji. Zamówiłam coś na wakacje i niestety to nie dotarło na wakacje, bo są to okulary do pływania i zamówiłam dwa rodzaje. Bardzo fajne opakowania w ogóle. Ja już wielokrotnie miałam okularki do pływania, najczęściej ta guma pęka w takich miejscach, gdzie tego się nie da później naprawić. Okulary są takie, kurczę, takie solidne. Naprawdę porządne okulary. Okularki do pływania. Pamiętajcie, że jak kupujecie okulary, to musicie przyłożyć do siebie i zobaczyć, czy Wam przylegają. Jeżeli są za blisko, jeżeli są za daleko, to zmieńcie model. I tu drugi model, który zamówiłam. W ogóle jakie opakowanie, zobaczcie, tak się otwiera fajnie. Zamówiłam czarny dla Darka. I też bardzo fajne. No szkoda, że nie przyszły przed wakacjami, niestety ta paczka do mnie dosyć długo szła. Przyszło to wszystko w czterech paczkach podzielone, bo tych rzeczy było bardzo dużo. No i zamówiłam jeszcze rzeczy do nurkowania, rurkę do nurkowania, do takiego nurkowania pod powierzchnią wody, nie takiego głębinowego, oczywiście tylko na przykład w basenie. Niestety nie udało nam się zabrać na wakacje, no bo paczka przyszła późno, ale zabierzemy na kolejne wakacje. Dalej z takich rzeczy jeszcze niekuchennych, najpierw Wam pokażę niekuchenne, a później kuchenne. Zamówiłam do pokoju Piotrka mapę gwiazd, mapę gwiezdną. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Przyszło to w takiej tubie. Nie mam pojęcia, jak to wygląda i czy to będzie świecić w nocy. Mam nadzieję, że to będzie świecić w nocy. Chodź tu. To jest taki plakat. Ale fajny. I to jest chyba naklejka. Ale super. Zobaczcie, mapa nieba,
tutaj wszystkie znaki zodiaku. Świetnie to wygląda. I tak, i będzie świeciło w ciemności, bo już widzę, że gwiazdy same są pokryte takim żółtawym czymś, co będzie świecić w ciemności. Nie wiem, jak to inaczej wyjaśnić. I wydaje mi się, że jest to naklejka. I napisane są wszystkie znaki zodiaku i w jakich miesiącach te znaki są tutaj na dole. Bardzo ciekawa rzecz, bardzo fajna. Na pokoju chłopca najbardziej, super. Zresztą dziewczynki też się interesują gwiazdami. Na przykład córka kredki się interesuje planetami. Dobra, jeszcze z takich niekuchennych rzeczy mam tutaj coś, co zamówiłam dla Darka i on się strasznie z tego ucieszył. Ostatnio mówił do kolegi, że częściej by nosił wszędzie swoją deskę elektryczną, niestety jego elektryczna deska nie ma pokrowca. I słuchajcie, znalazłam na stronce pokrowiec na deskę. Na stronie były też same deski, ale deskę już mamy, zresztą przesyłka tego jest bardzo droga. Na pewno doszłoby do tego cło, więc po co nam druga deska? Mamy jedną. I to jest normalnie pokrowiec na tą elektryczną deskę. Taki duży. Więc się bardzo z tego ucieszył. Później jeszcze tu ma przegródkę. Można to nosić jako plecak, można nosić jako torbę. Super sprawa. Z tego też się bardzo ucieszyłam, że nie będzie musiał tego dźwigać w ręku, bo sama deska jest ciężka. Zamówiłam też dwa łóżeczka dla psów lub dla kotów. Słuchajcie, ostatnio Pipi, nasza kotka, ukradła miejsce psu i nie chce wyjść z jego legowiska, także zamówiłam dwa takie same, położymy je koło siebie i zobaczymy, może będą spać razem. Także dwa takie duże. Ostatnio już też pokazywała takie legowiska, możecie zobaczyć u niej na vlogach robione w Polsce. No i teraz możemy przejść do gadżetów kuchennych, a mam ich sporo. I słuchajcie, musicie napisać Darkowi, żeby zrobił tego wszystkiego test na żywo. Pierwsza rzecz, uwielbiam takie gadżety, to jest krajalnica. I to jest krajalnica o różnych wymiarach kratki. Wystarczy ją tutaj zmieniać, w sensie te wkłady. Po pierwsze mamy taki wkład do jabłka. Taki standardowy. Po drugie mamy taki, który kroi na cztery, do pomidora, czy nie wiem, do ziemniaka, żeby mieć ćwiartki. Dalej mamy taką rzadkownicę, no nie wiem, do ogórka, marchewki, jajka, co wam tylko przyjdzie do głowy. I ta mi się najbardziej podobała, to jest taka do ziemniaka, do robienia frytek. I tutaj mamy tą podstawkę, w którą wkładamy dowolną końcówkę. I możemy kroić nasze warzywa. Super sprawa, fajnie, że to się przechowuje razem, więc nie będzie się to gdzieś tam walać, tylko będzie to właśnie razem wszystko zaczepione, zainstalowane. No ja mam nadzieję, że Darek nagra z tym film i zobaczy, czy to naprawdę działa, czy to są na tyle ostre ostrza, żeby kroić te wszystkie warzywa. Wygląda super. Następnie mam dwa korki do wina. Jedno zostawiam dla nas, drugie na prezent. Korki takie z kryształową końcówką, one są w ogóle zapakowane już na prezent, także można spokojnie tak dać. Mam też zapakowane na prezent klucze. I tutaj ten klucz, jest zresztą jeden na tworze, bo jeden idzie dla nas, a drugi właśnie na prezent. Ten kluczyk, słuchajcie, to jest otwieracz do napoju. Widzicie? Wygląda super. I mam też kolejny klucz, który też jest zatyczką do wina. Widzicie, tu jest zatyczka, tu jest serce. Dalej mam coś, co zamówiłam dla siebie, ponieważ często piję herbatę, często też herbatę liściastą i zamówiłam sobie coś takiego, co można użyć i do czajniczka, i do zwykłego kubka. Stalowe, porządne, no już dawno chciałam coś takiego mieć, widziałam, nie pamiętam czy w Chibo, czy w jakimś tego typu sklepie i znalazłam na stronie, bardzo się ucieszyłam. Kolejna rzecz do kuchni to jest taka wykrajalnica w kształcie serca. I kminiliśmy, co z tym zrobić, bo na początku myślałam, że to jest do naleśników, ale okazuje się, że to jest do tostów. I kroimy tym naszego tosta. Można tym też wykrawać ciasto. Jest tutaj dużo fajnych sposobów. Przede wszystkim chodzi o to, żeby piec sobie takie właśnie serduszka tostowe. Mega słodka rzecz. No i na pewno można też tym wykrawać ciasteczka, takie większe. Kolejna rzecz to jest taki przyrząd do oddzielania żółtka z jajka. Coś takiego wiem, że można dostać w zwykłych sklepach z takimi akcesoriami AGD, ale przy okazji wrzuciłam do koszyka i mam nadzieję, że to działa. Nie wiem, dajcie znać, czy macie coś takiego. Dalej coś, co kiedyś kupiłam w Tigerze i można to oczywiście dostać w Tigerze i działa. I to są takie usta, które zakładacie sobie na końcówkę tubki. Jak tubka, na przykład z pastą do zębów, czy z jakimś innym kosmetykiem macie właśnie kosmetyk w tubce, zakładacie to i w ten sposób łatwiej idzie wam wyciskanie.
naprawdę fajne. Dalej do kuchni mam jeszcze taką wykrawarkę i to jest, słuchajcie, do tart i do ciast. Na przykład jak macie szarlotkę, musicie wejść na stronę w link, który Wam podałam i zobaczyć, jak to wygląda właśnie, jak się przejedzie i wykrawa. Chodzi o to, żeby tworzyć taką fajną kratkę, którą kładziemy na wierzchu ciasta, tarty. No i też mam nadzieję, że to działa, nie wiem jeszcze. I to jest z takiego dosyć ostrego plastiku. Nie jest to metalowe, ale jest to dosyć ostry plastik. Darek na początku myślał, że to jest do masażu. Dalej mamy właśnie coś do ubijania ziemniaków. Taki tłuczek do ziemniaków, który jest podwójny. Podobno działa dwa razy szybciej niż zwykły. Tu mamy instrukcję. Zaraz zobaczycie, jak działa. Darek się mega tym zajarał. Więc mówię, że koniecznie musi nagrać test. Zobaczcie. Wygląda to tak. Mamy tu taki tłuczek i taki tłuczek, i one są połączone. I chodzi o to, że tutaj jednym ruchem jakby mamy podwójne działanie, bo z jednej strony spłaszczamy tym, a z drugiej strony jeszcze ugniatamy tym. No zobaczymy, czy to działa szybciej niż zwykły tłuczek do ziemniaków, ale śmieszny gadżet. I jeszcze jedna rzecz, która jest dosyć ciężka, bo jest zrobiona w całości ze stali. To jest wyciskarka do cytryn. Teraz przy tej pogodzie często pijemy różne lemoniady, wyciskamy cytrynę, nienawidzę tego robić i mam nadzieję, że to będzie fajnie działać. To jest naprawdę bardzo ciężkie i to jest właśnie dlatego ciężkie, żeby działało i przy cytrynach, i przy pomarańczach, i przy limonkach. Tu na dole są takie małe dziurki. Naprawdę solidna rzecz, wygląda bardzo designersko. Aha, i mam tu jeszcze jedną rzecz do kuchni. Darek zawsze narzeka, że ciężko mu kupić takie właśnie rękawy, które możemy tutaj obciąć i możemy później wyciskać, czy to krem, czy jakiś farsz. No i tu właśnie zamówiłam na stronie te rękawy. Nie pamiętam, ile było sztuk, ale link macie znowu w opisie. Fajna sprawa. Zawsze kupowaliśmy to w Holandii. I na koniec mam dla Was małe rozdanie. Jak zwykle przy takich holach zamówiłam też coś dla Was, żebyście Wy też coś z tego mieli. Zamówiłam Wam zestaw pędzli, taki standardowy Real Techniques. To jest ten starter kit. Oczywiście nie wiadomo, czy oryginalne, czy nie. Moim zdaniem te pędzle działają identycznie jak oryginalne, bo mam zarówno oryginalne, jak i te z chińskich stronek są moim zdaniem takie same, jeżeli chodzi właśnie o pędzle. Także mam taki zestaw do rozdania, a pytanie konkursowe brzmi: jaki jest Twój ulubiony gadżet kuchenny? Bardzo łatwe pytanie. I za tydzień wyłonimy zwycięzcę, któremu wyślemy taki oto zestaw pędzli. Na pewno się przyda do codziennego makijażu. Kochani, to już tyle. Zostawcie mi kciuki do góry, jeżeli podobał Wam się ten szybki haul. Jeżeli lubicie, jak pokazuję Wam coś więcej niż tylko kosmetyki, ale też właśnie takie gadżety. Ja się jaram takimi rzeczami, lubię takie pierdółki, mi się takie rzeczy przydają. Lubię takie rzeczy dawać na prezenty, także mnie to mega cieszy i lubię to nagrywać. Dajcie mi znać, co sądzicie, no i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa! Showing control.